Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Mówi Wieko. Wracamy sobie z cyklem Poczytaj mi Wieko, w ramach którego omawiamy nadprzyrodzone teksty z minionych epok. Głównie, jak na razie, są to teksty średniowieczne i tak samo będzie i dzisiaj. Dzisiaj weźmiemy sobie tekst dwunastowieczny i tym razem sobie sięgniemy do naszego kręgu kulturowego, do tej tak zwanej młodszej Europy. Jesteśmy w kręgu słowiańskim, w kręgu czeskim. Weźmiemy sobie na warsztat kilka rozdziałów z Kroniki Czechów, czyli Kronika Bohemorum, Kosmasa z Pragi. Więc jesteśmy w wieku XII, jesteśmy w tym momencie, kiedy Czechy rzeczywiście są tym najsilniejszym państwem słowiańskim. I poza tym, że są silne, starają się wytworzyć swoją własną tożsamość, spisać swoje tradycje, ale też dokonać ich nowej interpretacji. Pod tym względem Kosmas z Pragi jest kronikarzem trochę analogicznym do naszego Wincentego Kadłubka. I podobnie jak nasz Wincenty Kadłubek, którego tekstami też się zajmiemy w jakiejś nieodległej przyszłości, poświęca on sporo czasu tym tak zwanym dziejom bajecznym, tym dziejom, które poprzedzają władców i zdarzenia, o których wiemy z innych pisanych źródeł historycznych, z dokumentów, z relacji państw ościennych. I tak jak my mamy od czasów Gala Anonima naszą historię o Piaście Kołodzieju, to Czesi mają swoją historię Przemysła Oracza, mitycznego założyciela dynastii Przemyślidów. Ten odcinek podcastu, bo w momencie, kiedy nagrywam ten wstęp, to już mam nagrane teksty źródłowe, a tym razem będą dwa, jest najdłuższy z dotychczasowych odcinków podcastu Mówi Wieko, chociaż zapewne w bardzo szybkim czasie uda nam się ten rekord pobić, z tego względu, że jest kilka naprawdę długich tekstów, których będziemy, wydaje mi się, potrzebować, żeby trochę pchnąć naszą nadprzyrodzoną dyskusję do przodu. Kosmas z Pragi rodzi się około połowy wieku XI, umiera przed rokiem 1130, więc żyje dosyć długo. Ostatnie lata życia, ostatnie 15 lat życia poświęca spisywaniu swojej Kroniki Czechów. Jest on oczywiście osobą duchowną, zdobywa gruntowne wykształcenie w Lisz. Po tym, jak odbył dużo podróży w młodości, staje się kanonikiem, staje się potem nawet dziekanem kapituły praskiej. Jesteśmy jeszcze w tym czasie, kiedy należąc do kleru świeckiego, można jak najbardziej jeszcze się żenić. Jesteśmy przed epoką, kiedy celibat obowiązuje całe duchowieństwo katolickie. Dlatego wiemy nawet, że jego żoną była Boże Ciecha i że miał syna Henryka. Więc jesteśmy w kręgu osób duchownych, które prowadzą trochę inne życie niż takie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Ze wszystkich tekstów wybrałem sobie akurat powołanie Przemysła na tron czeski w zasadzie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że będzie to dobra okazja, żeby też przytoczyć kawałek z Pisma Świętego, ze Starego Testamentu, który ewidentnie posłużył jako szablon tej opowieści, więc jest po prostu to dobra okoliczność, żebyśmy sobie trochę więcej powiedzieli o tej soczewce chrześcijańskiej, tej interpretatio Christiana, o której tak dużo mówię przy różnych okazjach, natomiast rzeczywiście rzadko zdarza mi się Wam coś zacytować wprost, więc tutaj to sobie nadrobimy. A po drugie, ta opowieść Kosmasa się nie do końca spina. Ewidentnie przytacza on różne tradycje i są to tradycje na tyle zakorzenione, że on nie może pominąć którejś z nich, więc musi je, że tak powiem, wszystkie przytoczyć. No i jest na tyle nieumiejętnym gawędziarzem, powiedzmy, że my te różne warstwy tej opowieści widzimy. Więc w zasadzie będziemy mogli tutaj mówić o trzech takich, może nawet czterech warstwach interpretacyjnych. Bo po pierwsze będziemy mieli właśnie historię z powołaniem Saula na pierwszego króla Izraela przez proroka Samuela, która jest tą taką właśnie sztancą, jest tym szablonem, na którym Kosmas osnuł swoją
opowieść na temat powołania Przemysła, na temat też roli sędziów, tak zwanych w społeczeństwie rzekomo staroczeskim. Po drugie, będzie to opowieść, w której Kosmas dzieli się swoimi przemyśleniami na temat tego, w jaki sposób funkcjonują kobiety, które zajmują się magią. I pod tym względem jest on wierny bardziej mitologii greckiej. Przytaczać będzie tutaj takie postacie jak Kirke, takie jak Medea, więc nie będzie czerpał z tej tradycji, rodzącej się w gruncie rzeczy, tradycji demonizującej czarownicę. Będziemy widzieć już ten negatywny stosunek, powiedzmy, na tym właśnie poziomie narracyjnym, osobistych emocji, osobistych przemyśleń autora. Natomiast tutaj znowu będzie bardziej wierne źródłom mitologicznym. Po trzecie, będzie to ta opowieść właśnie staroczeska, ewidentnie gdzieś tam w tle istnieje właśnie wersja tej historii, w której te czarownice są postaciami pozytywnymi i to musi Kosmas zawrzeć w swoim dziele, nie może tego pominąć. Więc będziemy mieli bardzo dobre oddanie zalet trzech sióstr, które będą tymi czarownicami, które de facto rządzą Czechami, które zakładają grody, które zwłaszcza najmłodsza z nich pełnią po prostu władzę w Czechach. No a po czwarte, no, będzie to właśnie opowieść taka już bardzo dwunastowieczna na temat tego, czym jest władza monarsza i kto jest idealnym władcą, jakie cechy taki władca musi mieć. Będzie to też historia, która gdzieś tam włącza istniejącą tradycję koronacyjną królów z dynastii, właściwie książąt, a potem królów z dynastii Przemyślidów, czyli że na zamku w Wyszehradzie, gdzie rozpoczyna się procesja koronacyjna władców czeskich, są przechowywane chodaki z łyka, tak? Są takie po prostu buty, w których rzekomo Przemysł miał orać swoje pole w momencie, kiedy został powołany na ten urząd, no i wszyscy jego następcy musieli rozpocząć swoją drogę koronacyjną od modlitwy nad właśnie tymi butami, żeby przypominać sobie o tym, skąd wyszli i żeby nie wykorzystywali swojej władzy do tego, aby gnębić swoich poddanych. Jest to zatem w zasadzie pierwszy taki traktat, jeżeli chodzi o słowiańskich dziejopisów, który właśnie zawiera jakieś, nazwijmy to, przemyślenie na temat ustroju, na temat tego, w jaki sposób powinno zostać zorganizowane życie społeczne. I tutaj, bo nie będziemy potem jakoś do tego wracać, będzie tam dosyć istotny wątek jednego władcy, tego, że właśnie państwo powinno mieć jednego pana, że to jest wielkie nieszczęście, jeżeli państwo zostaje podzielone na dzielnice. I jest to myśl, która będzie bardzo obecna zarówno wśród autorów latopisów ruskich, i będzie ona też bardzo żywa w opowieściach przytaczanych przez polskich zarówno dziejopisów, jak i to przede wszystkim związanych głównie z zakonem dominikanów w wieku XIII autorów żywotów. Tam też będzie pokazywane, że wielkim nieszczęściem jest to, jeżeli królestwo ma wielu książąt, ma wielu panów. Czyli mamy to takie ewidentne, mocne wystąpienie przeciwko tej tradycyjnej formie rządu, jakim są rządy rodowe i wydzielanie dzielnic wszystkim męskim potomkom panującego władcy. Tak, to już widzimy, że już w wieku XII, już w wieku XIII na podstawie doświadczeń już jest taka refleksja ustrojowa odnośnie tego, jak to władztwo powinno wyglądać, jaka powinna być władza, na czym ona powinna się opierać. I mamy tutaj te właśnie elementy związane z takim osobistym bardzo sprawowaniem władzy. Jeszcze nikt tego tutaj nie nazywa, że władza monarsza jest sakramentem. To jest dopiero ten moment, kiedy ta idea się wykuwa w Kościele powszechnym. Będzie ona dużo bardziej zauważalna po soborze laterańskim IV po 1215 roku.
Natomiast no, pewne pierwociny takiego wzmocnienia władzy, takiego też rozerwania państwa od władzy, są już mocno zauważalne. I wydaje mi się, że warto to podkreślić, że bo chociaż nie dotyczy to wprost spraw związanych z duchami, czarownicami, szatanem, to jest to jednak sankcja nadprzyrodzona. Tu już są te elementy, które nam będą mówiły właśnie o tym, że władza ma ten charakter również nadprzyrodzonego charyzmatu, że właśnie, że przez sprawowanie władzy powinno się prowadzić swoich poddanych do zbawienia. Więc w zasadzie mamy te takie związki władcy, właśnie pojedynczego władcy z pojedynczym państwem, no, które są dosyć analogiczne tak naprawdę do tego, co święty Augustyn mówi na temat małżeństwa, że jednym właśnie z tych podstawowych celów małżeństwa jest to, że małżonkowie powinni nawzajem dążyć do swojego zbawienia. Zanim przejdę do omówienia samej treści powołania Przemysła na urząd księcia Czechów, tak jak wspomniałem sobie, odczytamy fragment Biblii, fragment dokładnie pierwszej księgi Samuela, w której prorok Samuel, który w zasadzie jest ostatnim sędzią opisywanym w Księdze Sędziów, jest zmuszony do tego, aby dać Izraelitom króla, dlatego że Izraelici chcą być jak inne narody. Inne narody mają króla i oni się tutaj domagają, aby zostać niejako zrównani z innymi narodami. I jak to bardzo często bywa w przypadku Starego Testamentu, jest to traktowane jako szukanie sobie innego pana niż Jahwe, innego pana niż Boga. I jakby no rozpoczyna ten taki w gruncie rzeczy bardzo krytyczny dyskurs wobec monarchii w starożytnym Izraelu, dlatego że cała redakcja Tory, tak, cała redakcja Pięcioksięgu Mojżeszowego, redakcja zresztą dodajmy zakończona mniej więcej w V wieku przed naszą erą, więc jest to proces mniej więcej, który upłynął 700 lat po tych wydarzeniach opisywanych w Księdze Sędziów, jest wyrazicielem postawy kapłanów świątyni jerozolimskiej, no a to oni chcą być władcami tego państewka świątynnego wokół świątyni jerozolimskiej, no, który jest czymś absolutnie normalnym, naturalnym dla Bliskiego Wschodu. Jest to też postawa, która bardzo odpowiada Kościołowi katolickiemu w jego imperialnej formie, czyli w tej formie, której rodzi się w czasie reformy kluniackiej, potem przechodzi przez reformy gregoriańskie, no potem właśnie mamy już spór o inwestyturę, spór o przewodniczenie w świecie chrześcijańskim, czy rządzić powinien papież, czy rządzić powinien cesarz, czy właśnie ci władcy. Nazwijmy to świeccy, chociaż no, pamiętamy o tym, że w gruncie rzeczy każda władza też ma ten element nadprzyrodzonego charyzmatu. I no tutaj odpowiedź oczywiście musi być jedna. Także mając do wyboru władzę Boga i jego przedstawicieli, czy władzę monarszą, no to dobry wierny, tutaj czy to będzie starożytny Izraelita, czy to będzie Czech w epoce, no powiedzmy, IX mniej więcej wieku, powinien zawsze wybrać Boga. I tym samym przechodzimy już do samego tekstu. 8 rozdział pierwszej księgi Samuela, w Biblii Tysiąclecia podpisany jako król człowiek zamiast Boga. Kiedy jednak Samuel się postarzał, sędziami nad Izraelem ustanowił swoich synów. Pierworodny syn jego nazywał się Joel, drugiemu było na imię Abiasz. Sądzili oni w Berszebie. Jednak synowie jego nie chodzili jego drogą, szukali własnych korzyści, przyjmowali podarunki, wypaczali prawo. Zebrała się więc cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela do Rama. Odezwali się do niego: oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami. Ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak jest to u innych narodów. Nie podobało się to Samuelowi, że mówili: daj nam króla, aby nami rządził. Modlił się więc Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. Podobnie postępowali od dnia, w których ich wyprowadziłem z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie i służąc innym bogom, tak postępują i z tobą. Teraz jednak wysłuchaj ich głosu, tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo króla, który ma nad nimi panować. I powtórzył Samuel wszystkie słowa Pana ludowi, który od niego zażądał króla. Mówił:
Oto jest prawo króla mającego nad wami panować. Synów waszych będzie on brał do swego rydwanu i do swych koni, aby biegli przed jego rydwanem. I uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na roli swojej i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów. Córki wasze zabierze do przyrządzania wonności oraz na kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim sługom. Zasiewy wasze i winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i sługom. Weźmie wam również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły wasze i zatrudni pracą dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego sługami. Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale pan was wtedy nie wysłucha. Odrzucił lud radę Samuela i wołał: nie, lecz król będzie nad nami, abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził nasz król, aby nam przewodził i prowadził nasze wojny. Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i powtórzył je uszom pana. A pan rzekł do Samuela: wysłuchaj ich żądania i ostanów im króla. Wtedy rzekł Samuel do mężów izraelskich: niech każdy wróci do swego miasta. Odczytaliśmy sobie fragment pierwszej księgi Samuela, więc wiemy już mniej więcej, na podstawie jakiego schematu, jaki szablon zostanie wykorzystany w opowieści Kosmasa. Przed samym tym fragmentem, który sobie zaraz przytoczymy, jest też opowieść o tym, jak wyglądało czeskie społeczeństwo, zanim przemysł został królem. Więc podobnie jak zostało to opisane w Starym Testamencie, mamy do czynienia z jakimiś sędziami. To tłumaczenie oczywiście, jak to przeważnie z tłumaczeniem w Biblii, nie jest do końca szczęśliwe i w języku polskim też jeszcze bardziej nie jest szczęśliwe, bo bardziej niż takich sędziów, to chodzi o naczelników. Oni oczywiście mają też swoje funkcje sądownicze, natomiast generalnie prowadzą wojnę, są jakby odpowiednikiem takiego elekcyjnego władcy. Oczywiście elekcja może być pozarodowa, natomiast przeważnie ten osobisty autorytet może wpłynąć na to, że dzieci, przeważnie synowie danego sędziego, mogą też być powołani na ten urząd. Generalnie Czesi według Kosmasa mieli takiego super sędziego, którego uwielbiali. Był to Krok. Społeczeństwo staroczeskie było wtedy w swoim, nazwijmy to, złotym, ale pogańskim wieku, więc mamy tutaj opis praktycznie takiego tradycyjnego społeczeństwa, które owszem, nie było jeszcze nawrócone, natomiast nie można pokazać swoich przodków w złym świetle, więc ci praczesi byli oczywiście sprawiedliwi, byli oczywiście bardzo gościnni. Generalnie, jak to przeważnie w opowieściach o starych, dobrych czasach, byli dużo lepsi niż obecnie żyjące pokolenie. I takim to społeczeństwem rządził Krok i jego autorytet był tak duży, że po jego śmierci przekazano władzę nie tyle jego synom, ile jego córkom. Dlatego, że Krok miał 3 córki. Oczywiście czarownice przeważnie są 3, tak jak 3 są Furie, 3 są Parki, Erynie, Moiry i tak dalej. Generalnie, jeżeli mamy 3 kobiety zajmujące się losem, zajmujące się magią, zajmujące się wiedzą tajemną, to wiadomo, że jesteśmy w tym kręgu, nazwijmy to, grecko-rzymskim. I te nasze 3 siostry, 3 córki Kroka nazywały się Kazi, Tetka i Lubosza. Najważniejsza jest Lubosza, to ona będzie pełniła, chociaż jest najmłodsza z tych sióstr, to ona pełniła najważniejszy urząd sędziego. Natomiast mamy informacje o tym, że wszystkie 3 siostry zakładały grody. Mamy też informacje o tym, że Kazi nauczyła Czechów bałwochwalstwa, że wcześniej to oni właśnie byli tacy w zasadzie sprawiedliwi, w zasadzie naturalnie dążyli ku prawdzie. Prawdą oczywiście to jest chrześcijański Bóg. Natomiast ona tutaj ma swój udział w tym, że oni oddają cześć boginkom różnego rodzaju, nimfom górskim, leśnym i boginkom. No i dlatego ci starożytni Czesi, ci praczesi stają się tacy zabobonni, pogańscy i ciemni, tacy jak
są wieśniacy jeszcze w czasach Kosmasa. Natomiast generalnie widać tutaj, że istnieje ta pozytywna tradycja przedstawiająca trzy siostry, dlatego że pomimo faktu, iż są one czarownicami, to mają całą masę pozytywnych cech. Są rzeczywiście roztropne, są rozumne, w sądach posługują się sprawiedliwością, czy nawet jak mamy, jest to oczywiście cytat z psalmów, a nie z polskiego życia politycznego, czyli rządzą one prawem i sprawiedliwością. Więc to są to cechy, których absolutnie raczej nie zobaczymy już później, ani w zasadzie gdzie indziej. W sensie ja nie znam żadnego analogicznego, tak pozytywnego przedstawienia postaci czarownicy. No więc no, ewidentnie jest to jakaś tradycja wcześniejsza, tradycja, którą Kosmas zakładał, że jego czytelnicy będą znali. Więc no, nie może on, będąc prawowiernym chrześcijaninem o bardzo nowoczesnych, czyli antyczarowniczych poglądach, przedstawić. To dlatego, że jego publiczność usłyszy ten fałsz i będzie musiała zostać jakoś z tym wszystkim skonfrontowana. Więc jest to o tyle interesujące, że po prostu Kosmas przedstawia dwie te wersje, w zasadzie zaraz po sobie, czyli w jednej mamy, że właśnie to są w sumie fajne dziewczyny, dużo potrafią, są w sumie inteligentne, mądre, zakładają miasta, które są istotne, że w ogóle kiedy one umarły, to są im stawiane bardzo wysokie, bardzo dobre kopce. Natomiast potem jakby niejako Kosmas przypomina sobie, że jest prawowiernym chrześcijaninem, więc na temat tych czarów, które one uprawiają, no już się wyraża tylko negatywnie. W każdym razie najważniejszą z nich, z tych trzech sióstr, jest najmłodsza z nich, Lubosza, która pełni urząd sędziego. No i zostaje zmuszona do tego, żeby oddać władzę swojemu mężowi, żeby on stał się księciem Czechów. Jest to jakby pokazane w ten sposób, że zostaje ona postawiona przed koniecznością wydania sprawiedliwego wyroku i ona wydaje ten sprawiedliwy wyrok, natomiast dostojnik, który zostaje w wyniku niego pokrzywdzony, podburza lud przeciwko niej, no mówiąc o tym generalnie, że baba nami rządzi, o proszę bardzo, co może przyjść dobrego z tego, że rządzi nami kobieta? Nawet jest to sformułowanie dziurawa kobieta. Więc oczywiście nawiązywanie do kobiecych genitaliów jako właśnie dziury jest czymś, co święci swoje triumfy. W średniowieczu zresztą będzie to żart, który będzie jakoś długo w kulturze europejskiej, bo nawet jeszcze w czasie powstania styczniowego będzie odśpiewywana piosenka na temat dyktatora Mariana Langiewicza i jego dziurawego adiutanta, czyli Anny Henryki Pustowojtówny. W każdym razie postawiona w takiej sytuacji Lubosza, która jest wróżbitką, której pozycja została ugruntowana przez jej sprawdzające się przepowiednie, ma ten swój moment, kiedy podobnie tak jak prorok Samuel przestrzega Czechów, co to się stanie, co to się wydarzy w momencie, kiedy już zostanie powołany książę, ale też mówi o tym, że jeżeli chcą księcia Czechów, no to ona wie, kto tym właśnie księciem Czechów powinien zostać i ta osoba będzie jej mężem. Więc każe wszystkim się rozejść, każe wszystkim wrócić następnego dnia i jeżeli dalej będą trwali w swoim postanowieniu, to ona wskaże, gdzie mają iść i kogo szukać. I rzeczywiście tak się dzieje. Następnego dnia jest wiec, nie jest to starszyzna jak u proroka Samuela, jak w Starym Testamencie. Tu mamy instytucję wiecu i wiec potwierdza swoją chęć, żeby obrać księcia. No więc Lubosza mówi, gdzie mają pójść, mówią, kogo mają znaleźć, a mianowicie mają znaleźć Przemysła, który będzie orać. No i generalnie też mówi im, że mają pójść za jej koniem. Ten koń jej im wskaże drogę, że oni świadomi będą szli za nieświadomym koniem. Generalnie też jest to moment, w którym Kosmas ewidentnie się mierzy z jakąś wcześniejszą tradycją, no bo w momencie, kiedy
Lubosza jest jakby zmuszona do tego, żeby wybrać męża, i ona już wie, kto jest tym mężem, i mało tego, jeszcze jej koń wie, gdzie ma iść. No to najwyraźniej istniała tradycja mówiąca o tym, że ona już była dogadana z przemysłem, że ona już tam spędzała chętnie noce i że właśnie z tej wsi często wracała przed wschodem słońca. Więc po prostu pokazuje, że istniał jakiś romans między nią a przemysłem. Natomiast co ciekawe, Kosmas w ogóle odrzuca tę taką ideę. Bardzo możliwe, że odrzuca ją właśnie z tych pozycji, nazwijmy to, nowoczesno-chrześcijańskich, gdzie woli jednak przedstawiać swojego pierwszego władcę nie jako kochanka czarownicy, tylko rzeczywiście jako obiekt jakiegoś proroctwa. Proroctwa, przez które oczywiście będzie przemawiać sam Bóg. No i generalnie oczywiście poselstwo udaje się do wspomnianej wsi, spotyka Przemysła orzącego pole. Następuje też zresztą cud, a nawet by można powiedzieć dwa cuda, dlatego że Przemysł wbija w ziemię już niepotrzebny bat, właściwie niepotrzebną jakąś witkę, którą wcześniej poganiał swoje woły, no i ku wielkiemu zdziwieniu wszystkich poza samym Przemysłem widać, że ta witka zaczyna się zielenić, zaczyna wypuszczać pędy, te pędy wypuszczają owoce, no i oczywiście jest to wielka zapowiedź tego, że właśnie z jego rodu wyjdą wielcy władcy Czech. Potem jest drugi cud polegający na tym, że wszystkie poza jednym z pędów tej gałązki, tej witki obumierają, natomiast ten jeden, który zostaje, jeszcze więcej wypuszcza pędów, jeszcze więcej wypuszcza owoców, co ma być oczywiście zapowiedzią tego, że zawsze w Czechach będzie rządził jeden pan, więc to będzie oznaczało, że Czechy pozostaną silne, że nigdy nie dotknie ich to rozbicie dzielnicowe. Oczywiście nie jest to prawda, też będą mieli dokładnie te same problemy, jakie były w Polsce czy na Rusi. Natomiast no, tutaj widzimy ewidentnie poglądy samego Kosmasa na władzę. Ostatecznie więc poselstwo z Przemysłem rusza z powrotem, następuje ślub Luboszy i Przemysła. Jest informacja o tym, że właśnie wszystkie prawa, które zostały nadane przez Przemysła oraz Luboszę, gdzie znowu podkreśla się to, jak ważną, jak istotną funkcję ona pełniła. Że pomimo tego, że była wróżką, pomimo tego, że była czarownicą, ewidentnie Kosmas jest świadomy tego, że jej pozycja, jej prestiż w tej tożsamości Czechów, którzy będą czytać jego kronikę, jest na tyle duża, że jej nie może pominąć. Więc mamy tutaj jakiś wgląd też w historię pozycji kobiety w tym społeczeństwie wczesnosłowiańskim, która mogła dotrwać do czasów Kosmasa. Trochę jest to oczywiście podobne do tej pozycji, jaką Wincenty Kadłubek nada Wandzie. Wprawdzie Wanda nie była czarownicą, nic o tym nie wiemy, przynajmniej wprost. Natomiast również tam wokół niej będą się oczywiście działy różne sprawy nadprzyrodzone. Wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o tekst. Tekst jest dosyć długi. Najważniejsze wątki sobie omówiliśmy i przeczytaliśmy też szablon starotestamentowy, więc wydaje mi się, że jesteśmy gotowi na to, aby się z nim zmierzyć. O tym, jak czarownica Lubosza przekazała władzę nad Czechami. Najstarsza z sióstr nazywała się Kazi. Nie ustępowała w sztuce zielarskiej i w czarach Medei z Kolchidy, a w sztuce lekarskiej mistrzowi Peońskiemu. I sam los nawet czarami skłaniała do swych rozkazów. Stąd i mieszkańcy tej ziemi, kiedy tracą nadzieję, że można odzyskać coś, co jest stracone, takie mają o tym przysłowie. Tego nie potrafi zwrócić nawet sama Kazi. Kiedy tam była wzięta, gdzie panuje córka Cerery, Persefona, jej mogiła bardzo wysoko została usypana przez mieszkańców kraju na pamiątkę swojej pani. Widnieje do dziś dnia nad brzegiem rzeki Berołunki koło drogi, którą idzie się przez górę zwaną Osełka na skraj prowincji Becheńskiej. Lecz pochwały była godna druga urodzeniem. Tetka, nieznająca męża, subtelnego dowcipu kobieta, która zbudowała gród zwany od jej imienia Tetin,
bardzo warowne, samym położeniem na szczycie stromej skały przy rzece Berounce. Ona podmawiała prosty i głupi lud i uczyła oddawania pokłonów i czci nimfom górskim, leśnym i boginkom oraz całego zabobonnego trybu życia i bezbożnych obrzędów. I tak dotąd liczni wieśniacy są jak poganie. Ten czci źródła lub ognie, tamten oddaje pokłony gajom i drzewom albo kamieniom, inny modli się do głuchych i niemych bożków, które sam zrobił i prosi, aby dom jego i jego samego ochraniali. Trzecia, najmłodsza wiekiem, lecz roztropnością najstarsza, nazywała się Lubosza. Ona również zbudowała gród, wówczas najpotężniejszy, koło lasu, który ciągnie ku wsi Zbeczno i od swego imienia nazwała Luboszyn. Była zupełnie wyjątkową kobietą między kobietami, przezorna w radzie, obrotna w mowie, czysta ciałem, prawych obyczajów, nikomu nie ustępująca w wydawaniu wyroków na sądach ludowych, dla wszystkich miła, lecz więcej miłowania godna, ozdoba i chwała czci niewieściej, rozstrzygająca, przewidująca sprawy należące do mężczyzn. Ale ponieważ nikt nie jest ze wszech stron szczęśliwy, taka i tak wielkiej sławy kobieta, och, sroga właściwości ludzka, była wróżką. A ponieważ przepowiedziała ludowi liczne i prawdziwe przyszłe zdarzenia, cały ów lud po śmierci jej ojca, zszedłszy się na wspólną naradę, ustanowił ją swoim sędzią. W tym czasie między dwoma obywatelami, wyróżniającymi się dostatkami i rodem, i którzy wydawali się przywódcami ludu, wszczął się niemały spór o granicę sąsiadujących pól. Wybuchnęli oni taką wzajemną kłótnią, że jeden drugiemu paznokciami szarpiąc gęstą brodę i szpetnie zawstydzając się wzajemnie obelżywymi łajaniami i przetykaniem palcem pod nosem, gwałtownie wpadli do dworu i nie bez wielkiego zgiełku przystąpili do władczyni i pokornie prosili, aby ich sporną sprawę rozstrzygnęła według prawa i sprawiedliwości. Ona tymczasem, jak to rozpustna lubieżność kobiety, kiedy nie ma męża, którego by się bała, leżała nazbyt miękko na wysoko posłanych haftowanych poduszkach, oparta na łokciu, jakby chłopca porodziła i gdy, idąc ścieżką sprawiedliwości, nie bacząc na znaczenie osób, sprawę całego powstałego między nimi sporu rozstrzygnęła według prawa, wtedy ten, którego sprawa nie otrzymała na sądzie palmy zwycięstwa, ponad słuszność rozgniewany, 3 i 4 razy wstrząsał głową i swoim obyczajem 3 razy laską w ziemię stuknął i pełnymi ustami opluwając śliną brodę wykrzykiwał: o, krzywda mężom nie do zniesienia! Dziurawa kobieta męskie sądy sprawuje zdradliwym umysłem. Wiemy zaiste, że kobieta, czy stojąc, czy zasiadając na tronie, niewiele ma rozumu, a ileż mniej, gdy leży na poduszkach? Zaprawdę, wtedy bardziej zdatna jest do przyjęcia małżonka niż do dyktowania praw mężom. Pewne jest bowiem, że kobiety mają długie włosy, a rozum krótki. Lepiej jest umrzeć mężom niż to znosić. Z ludów i plemion natura pozostawiła za kału jedynie nas, którym brak rządcy i męskiego sądu i których gniotą babskie prawa. Na to władczyni, przemilczając wyrządzoną jej obelgę i kryjąc ból serca wstydem niewieścim, zaśmiała się i rzekła: tak jest jak mówisz, kobietą jestem i żyję jak kobieta. Lecz dlatego wydaje się wam mniej mądra, że nie sądzę was żelazną rózgą i ponieważ bez strachu żyjecie, zasłużenie mną pogardzacie. Albowiem gdzie jest strach, tam i szacunek. Teraz zaś jest nazbyt konieczne, abyście mieli władcę sroższego od kobiety. Tak niegdyś i gołębie wzgardziły bielutkim ptakiem, którego sobie królem wybrały, jak wy mną gardzicie, i ustanowili sobie wozem drapieżcę o wiele okrutniejszego, który wymyślając winy zaczął zabijać tak winnych, jak i niewinnych. I od tego czasu, aż do dziś dzień, pożera jastrząb gołębie. Idźcie teraz do domu, a kogo jutro wybierzecie panem, tego ja wezmę sobie za męża. Tymczasem przywołuję wspomniane siostry, którymi podobne miotały szaleństwa. Ich sztuką magiczną, jak i własną, we wszystkim lud ma miła. Sama bowiem Lubosza była, jak przedtem mówiliśmy, wróżką, jak Sybilla z Kumy, druga trucicielką, jak Medea z Kolchidy, trzecia czarownicą, jak Kirkę z wyspy Ajaja. Co tej nocy uradziły owe 3 furie, lub co w sekrecie czyniły, choć było nieznane, to rano wszystkim jaśniej niż słońca się ujawniło, gdy siostra ich Lubosza wskazała i miejsce, gdzie przyszły książę się ukrywał, i jego imię. Któż by bowiem uwierzył, że wybiorą sobie księcia od pługa? Albo ktoż by wiedział, gdzie orze ten, który będzie władcą ludu? Czegóż jednak nie wie jeszcze szaleństwo? Albo czy jest coś, czego nie dokaże sztuka magiczna? Sybilla potrafiła przepowiedzieć ludowi rzymskiemu kolej jego losów prawie aż do sądnego dnia. I jeżeli godzi się temu wierzyć, prorokowała też o Chrystusie. Na przykład pewien doktor kościoła w tekście swego kazania
przytacza wiersze Wergilego o przyjściu Pana, ułożone na podstawie proroctwa Sybilli. Medea umiała ziołami i pieśnią sprowadzić często z nieba Hyperiona i Berecyntię. Umiała wywoływać chmur deszcza, gromy i błyskawice. Umiała króla Eaka ze starca uczynić młodzieńcem. Czarami Kirkę, towarzysze Ulyssesa, przemienieni zostali w różne zwierzęta, a król Pikus w dzięcioła, ptaka, który teraz po łacinie nazywa się Pikus. Cóż dziwnego, jak wiele uczynili swoimi sztukami magowie w Egipcie, którzy tyleż prawie cudownego sprawili swoimi czarami, ile, jak mówi się, przekazał sługa Boży Mojżesz z mocy Boga. Dosyć o tym. Następnego dnia, jak było nakazane, bez zwłoki zwołali wiec, zgromadzili lud. Zebrali się razem wszyscy co do jednego. Kobieta, siedząc na wysokim tronie, przemówiła do nieokrzesanych mężczów. O, litości godny ludu, który nie umie żyć wolny i od wolności, którą każdy dobry mąż traci tylko z życiem, uciekasz niezmuszony i dobrowolnie zginasz kark przed niezwyczajną wam niewolę. Ach, nadaremnie, późno będziecie żałować, tak jak żałowały żaby, gdy wąż wodny, którego wybrały sobie królem, zaczął je zabijać. Albo, jeśli nie wiecie, jakie są prawa księcia, spróbuję rzec to wam krótkimi słowami. Najpierw łatwo jest księcia ustanowić, lecz trudno ustanowionego usunąć, albowiem w tej chwili jest w waszej mocy, czy ustanowicie go księciem, czy nie. Skoro zaś będzie ustanowiony, wy i wszystko wasze będzie w jego mocy. Na jego widok trząść się będą wasze kolana i niemy język przylgnie do suchego podniebienia. Na jego głos z powodu zbyt wielkiego strachu odpowiecie: tak panie, gdy on, samym swoim skinieniem, bez waszego osądzenia, tego każe na śmierć, tego na obcięcie członków, tamtego każe uwięzić, owego powiesić na szubienicy. Was samych i z waszych tych, których mu się podoba, uczyni jednych niewolnikami, innych chłopami, innych płatnikami, innych poborcami, innych oprawcami, innych wołaczami, innych kucharzami czy piekarzami albo młynarzami. Ustanowi sobie również naczelników, setników, włodarzy, robotników uprawiających winnice i role, żniwiarzy, płatnerzy, kuśnierzy i szewców. Waszych synów i córki weźmie na swoją służbę, z wołów również i koni czy klaczy, czy trzód waszych najlepsze zabierze według swego upodobania. Wszystko wasze, co jest lepszego we wsiach, na polach, na rolach, na łąkach, w winnicach, porwie i obróci na swój użytek. Czemuż tak długo zwlekam? Albo po co to mówię, jak gdybym was chciała straszyć, jeżeli obstajecie przy zamiarze i nie będziecie niewierni pragnieniu, wskażę wam już i imię księcia i miejsce, gdzie przebywa. Na to niegodny tłum wybucha bezładnym krzykiem. Wszyscy jednymi usty życzą sobie, aby był im dany książę. Do nich ona: oto rzeczę, oto za owymi górami, i pokazała palcem góry, jest rzeka nie tak bardzo duża zwana Bilina, nad której brzegiem widać wieś zwaną Stadice. W jej obrębie jest jeden ugór długi i szeroki na 12 kroków, który dziwnym trafem, chociaż położony po środku tylu pól, jednak do żadnego pola nie należy. Tam wasz książę orze dwoma różnymi wołami. Jeden wół przepasany jest biało i o białej głowie, drugi, od czoła do zadu białe, ma i nogi tylnie białe. Teraz, jeżeli się wam to podoba, weźcie moją szatę książęcą i płaszcz i zmianę szat godnych księcia i idźcie, a poselstwa ludu i moje przekażcie mężowi i przywiedźcie sobie księcia, a mnie małżonka. Przemysł jest imię męża, który wymyśli wiele praw na wasze karki i głowy, albowiem to imię po łacinie brzmi przemyślny, albo więcej niż inni wymyślający. W przyszłości jego potomstwo na wieki będzie panować w tej całej ziemi i poza nią, i tak dalej. Tymczasem zostali wyznaczeni posłowie, którzy poniosą mężowi postanowienia władczyni i ludu. Gdy pani spostrzegła, że ci jakby wahali się nieświadomi drogi, czemu, rzecze, wahacie się? Idźcie bezpieczni, postępujcie za moim koniem, ten was powiedzie właściwą drogą tam i z powrotem, ponieważ nieraz już droga ta była przez niego przemierzana. Szerzy się wieść nikczemna i równie fałszywe mniemanie, że sama pani w pierwszej części nocy, tajemniczą przejażdżką konną, zwykła była zawsze udawać się do owego miejsca i wracać przed pianiem koguta. Czemu niech wierzy Żyd Apella? Cóż wtedy? Idą najprzód posłowie mądrzy niewiedzący, spieszą postępując świadomie za nieświadomym koniem. Już przebyli góry, już zbliżali się do wsi, do której szli. Wtedy jeden chłopiec wybiegł im naprzeciw, którego pytając rzekli: hej, dobry chłopcze, czy to jest wieś zwana Stadice, albo jeśli tak, czy jest w niej mąż imieniem Przemysł? Ta jest, odpowiada,
wieś, której szukacie, i oto mąż Przemysł niedaleko na polu pogania woły, aby pracę, którą wykonuję, szybciej dokonać. Przystępując do niego, posłowie mówią: mężu szczęśliwy, książę dla nas przez bogów urodzony. I jak jest zwyczajem u wieśniaków, nie wystarcza raz powiedzieć, lecz z nadętymi policzkami powtarzają: witaj, witaj, książę, witaj, najgodniejszy wielkiej chwały, wyprzęgnij woły, zamieniaj szaty, wsiadaj na rumaka. I pokazują szaty i pyrchającego rumaka. Pani nasza Lubosza i lud cały poleca, abyś szybko przybywał i przyjął panowanie przeznaczone tobie i twoim wnukom. Wszystko nasze i my sami jesteśmy w twoim ręku, ciebie księciem, ciebie sędzią, ciebie przewodnikiem, ciebie jednego na naszego pana wybieramy. Na te słowa roztropny mąż, jak gdyby nieświadom przyszłości, zatrzymał się i bat, który trzymał w ręce, wetknął w ziemię, a wyprzęgając woły rzekł: idźcie tam, skądeście przyszły. One natychmiast szybciej od słów znikły z oczu i nigdy więcej się nie pojawiły. Zaś pręt leszczyny, który wetknął w ziemię, wypuścił 3 długie pędy i, co cudowniejsze, z liśćmi i orzechami. Mężowie zaś owi, widząc, co się dzieje, stali osłupieni. On zaś gościnnie zaprasza ich na śniadanie i z torby plecionej z łyka wyjmuje spleśniały chleb i kawał sera i tę samą torbę kładzie na trawę jako stół, a na to gruby obrus i resztę. Tymczasem, gdy spożywali śniadanie i gdy pili wodę z dzbana, 2 pędy czy pręty uschły i spadły, lecz trzeci o wiele wyżej i szerzej wyrósł. Stąd u gości wzrósł większy podziw połączony z bojaźnią. A on: cóż się dziwicie, rzecze, wiedzcie, że z naszego rodu urodzi się wielu panów, lecz zawsze jeden będzie panować. Jednak gdyby wasza pani tak bardzo nie spieszyła się w tej sprawie, lecz przez krótki czas wyczekiwała biegu wypadków, gdyby po mnie tak szybko nie posłała, tylu panów miałaby wasza ziemia, ilu by książęcych panów natura wydała. Potem, odziany w szaty książęce i w królewskie obuwie obuty, oracz dosiadł ostrego konia. Jednak nie zapominając o swoim stanie, zabrał ze sobą swoje chodaki, w całości zszywane z łyka, które kazał zachować na przyszłość, które są przechowywane w Wyszehradzie, w izbie księcia do dziś i na wieczne czasy. Działo się zaś, gdy szli krótszą drogą, że jednak dotąd owi posłowie jakby nie śmieli mówić do nowego pana, lecz jak gołębie, skoro kiedyś jakiś obcy do nich przyłączy się, najpierw się go boją i rychło w samym lataniu do niego się przyzwyczajają i mają za swego i lubią, tak oni jadąc gważyli i skracali drogę rozmowami i żartując dowcipnymi słowami oszukiwali zmęczenie. Jeden, który był śmielszy i szybszy w języku, rzekł: powiedz nam, panie, po co kazałeś nam zachować te chodaki z łyka zszywane i do niczego niezdatne, jak tylko do wyrzucenia? Nie możemy się dosyć nadziwić. Ów do nich rzecze: po to wam kazałem i każę na wieki je zachować, aby nasi potomkowie wiedzieli, skąd pochodzą i aby zawsze żyli trwożliwi i czujni, czy ludzi powierzonych sobie od Boga przez pychę niesprawiedliwie nie uciskają, ponieważ z natury wszyscy jesteśmy równi. Teraz zaś i mnie niech wolno będzie was nawzajem zapytać, czy bardziej pochwały godne jest z ubóstwa dojść do dostojeństw, czy z dostojeństwa wrócić do ubóstwa? Niezawodnie odpowiecie mi, że lepiej jest dojść do sławy niż wrócić do ubóstwa. Ale jednak bywają niektórzy zrodzeni ze szlachetnego rodu, lecz potem do szpetnego ubóstwa przywiedzieni i unieszczęśliwieni. Gdy innym opowiadają, że ich rodzice byli sławni i możni, dobrze wiedzą, że siebie samych stąd więcej wstydzą i szpecą, ponieważ przez swoją opieszałość to utracili, co tamci mieli dzięki swej zapobiegliwości. Albowiem fortuna zawsze kołem się toczy, już to tych wznosi na szczyty, już to tamtych w przepaść pogrąża. Stąd zdarza się, że za szczyty ziemskie, które niegdyś przysparzały sławy, z hańbą bywają utracone. Zaś ubóstwo przezwyciężone przez cnotę nie kryje się pod wilczą skórą, lecz zwycięzcę, którego niegdyś ze sobą do piekieł ciągnięto, wynosi do gwiazd. Skoro zaś przemierzyli drogę i już blisko do miasta podchodzili, naprzeciw nim pospieszyła pani otoczona swoim dworem i wzajemnie, złączywszy swe prawice, z wielkim rozradowaniem wchodzą pod dach, usadawiają się przy stole, wzmacniają ciała darami Cerery i Bachusa, resztę nocy oddają Wenerze i Hymenowi. Ten mąż, który za swoje męstwo słusznie mężem jest nazwany, poskromił prawami to dzikie plemię i nieokiełznany lud okiełznął władzą i przywiódł do poddaństwa, którym jest teraz ujarzmione, i wszystkie prawa, według których ta ziemia żyje i jest rządzona, sam samą Luboszą podyktował. I tym samym zakończyliśmy ten rekordowo długi odcinek podcastu Mówi Wieko,
Kończymy na jakiś czas przygodę ze średniowiecznymi Czechami. I myślę, że jest to dobry moment na podziękowania i dedykację. Pod bardzo wieloma względami, kiedy przygotowuję materiały, kiedy tak błyszczę przed Wami erudycją, to w gruncie rzeczy właśnie czuję, jak bardzo stoję na ramionach gigantów. I w tym przypadku po prostu nie mogę nie wspomnieć o jednym z moich wykładowców, o panu profesorze Marcinie Pałku z Uniwersytetu Warszawskiego, w którego udział w seminarium bardzo mi otworzył oczy, jeżeli chodzi o tematykę okołoczeską. Oczywiście nie podejrzewam, żeby kiedykolwiek on słuchał wieka, chociaż jak przedstawiałem na jego seminarium swoje efekty pracy nad zdjęciami z cmentarza powązkowskiego, to nawet wziął ode mnie te zdjęcia, żeby pokazać swojej żonie, bo stwierdził, że ją to bardziej zainteresuje niż jego. Natomiast sposób, którego chyba nie sposób było przewidzieć, wiedza, jaką zdobyłem na tym seminarium, stała się właśnie częścią dorobku wieka i musimy iść dalej w życie z tą świadomością. A Wam, jak zawsze, dziękuję za wysłuchanie. Kolejny, zdecydowanie krótszy, myślę, odcinek będzie we wtorek. Myślę, że sobie wtedy porozmawiamy na temat rodzącego się wyobrażenia, że wszyscy heretycy oddają cześć diabłu i problem z nimi nie polega tylko na ich błędnej doktrynie, ale na wszystkich obrzydliwych rytuałach, którym się oddają. I jak zawsze zapraszam do śledzenia tego, co wrzucam w ramach wieka, czy na Facebooku, czy na YouTubie, czy na Spotify'u. Życzę wszystkim miłego wieczoru i do usłyszenia.